Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Zabójcy, który właśnie wbił 376 poziom, więc powolutko zbliżamy się do magicznej bariery 400 poziomu. To będzie trzecia postać moja, która ma 400 poziom, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i subika, jeśli go jeszcze nie macie. Także tutaj zaczynamy 10 dni do Akademii 18, właściwie to 11, bo nagrywam to wieczorem. Wy to widzicie dnia następnego, powiedzmy. I tu możemy sobie dołączyć do obrony. Możemy sobie szachnąć od razu pupila gildyjnego. 2 miliony, chyba nawet niecałe, to nie tak dobrze. Tu możemy sobie kleknąć, tu możemy sobie kleknąć od razu. Dostaliśmy też jakiś tutaj gemik, który nam nie jest potrzebny. Mamy sporo tych epików po tutaj naszych czterodniowych wojażach, że tak powiem. Dzisiaj mamy za plakat pokonać innego gracza w walce pupili. To może być ciężkie. Mamy też 100 na 1000, jeśli chodzi o aurę. I myślę, że do piątku i tak będziemy wrzucać epiki, żeby się trochę pozbyć tutaj tych naszych epiczków i zrobić jakieś miejsce. A od piątku znowu będą sterylne sedesy, więc ta aura nam tutaj fajnie podskoczy. Więc wrzucamy pierwsze z brzegu buty, 530 dla wojownika. No na pewno są lepsze, ale na razie nie potrzebujemy ich wymieniać, więc możemy sobie to rozmontować. Czy coś mamy do wiedźmy? Nie widzę niestety. Tutaj uderzyłem dwa razy tornado, żeby wczoraj wbić ten poziom, bo brakło mi dosłownie 20 chyba 7 milionów expa. I wypadły mi dwa dość drogie itemy, więc jesteśmy dość mocno zapchani. Wypadł nam też berylek średni co prawda, ale 489, więc może komuś się tu coś na coś przyda. No na naszą postać nie bardzo. Ale no w sumie a teraz też berylów nie potrzebuje dla pachałków, więc w sumie jego też wyrzucimy po prostu. Więc to mamy ogarnięte. Co w ogóle chce dzisiaj wiedźma? O, możemy sobie potkę kupić od razu. Szkoda, że tutaj wytrzymałka jest tylko średnia. Pierścionki z tego co widzę. No cóż, szkoda. Możemy dokarmić peciory, czyli nasz diabłoczort na 67 już. Pancernik 20. 3. No i tu karmimy i rokitka na 178 i rybogę, bo mamy wystarczająco truskawek, żeby karmić oba te pupile naraz. Więc to jest bardzo dobre. Jeszcze dzisiaj ogień, więc być może coś dokarmimy. Tutaj tego Granebalda próbujemy pokonać ziemią. Nie świeci nam się jeszcze, więc może pewnie przegraliśmy. Dokładnie, więc będzie problem dzisiaj z tymi atakami, no ale spróbujemy coś tu wygrać. No idziemy jeszcze na atak na arenie, bo musimy zrobić jeszcze 3 ataki. Dobra, już 2, także jest już trochę lepiej. Myślę, że do wieczora, do końca, zanim pójdę spać, uda mi się te walki tutaj zrobić. Przebieramy się oczywiście na aweczkę. Tu jeszcze nie zrobiliśmy, 6 milionów czeka. Ale możemy sobie już na spokojnie zacząć robić awkę. Śliweczka nam wypadła na sam początek. Może to będzie dobry omen, że jakieś jedzonka nam będą dzisiaj lecieć. Fajnie jakby poleciały nam jakieś cytryny. Fajna czerwona. Bo niestety, ale ten Heraldon no strasznie, strasznie się obija. Strasznie się obija. Z tym jedzeniem. O, jest cytryna, fajnie. Więc tutaj mocno z tym światełkiem odstajemy. Chociaż patrząc na ogień, to odstajemy ogniem najbardziej, ale ogień to wiadomo, że nie jest jakiś ważny żywioł. Tutaj weźmiemy tą czerwoną kolejną. Niech się dzieje, niech się dzieje. Dziesiątka za prawie 6 milionów expa bierzemy, bo dlaczego by nie, truskawka jest super. Więc zbieramy, aby jak najwięcej tych truskawek też leciało, bo musimy karmić dwa pupile na raz. Czerwonej nie weźmiemy, bo weźmiemy sobie dychę. To jest item do zostawienia, więc znowu mamy problem plecakowy.
bo już tylko dwa miejsca nam zostały. No i to jest troszkę problem. Zobaczymy, jak tutaj będziemy stać dalej z tym miejscem. No 2 za 1 600 000 to jest bardzo dobra misja. Jedna z lepszych, powiedziałbym szczerze. Tutaj 7. 2 za 1 500 000. Co do eventów, jakie będą od piątku, no to będzie Goldzik, więc to nagrywam troszkę wcześniej, żebym mógł sobie ustawić warty na spokojnie. Będzie Goldzik, będzie twierdza, będą sterylne sedesy, tak jak wspomniałem. Więc tutaj będzie się działo, to jest pierwszy pasek za nami. Ciekawy jestem, jak tu z tym goldem wyjdzie, bo tego golda liczymy, że dostaniemy dość sporo. Nie ukrywam, że miło by było dostać sporo goldzika, może nawet od hazardzisty by coś wypadło. Chociaż bardziej bym chciał na magu dostać od hazardzisty złoto w event golda. Ostatnio nam się poszczęściło nawet, że mieliśmy 2 razy paczkę piątek golda, ale bez eventu. Więc tutaj trzeba będzie polować na właśnie na tą piąteczkę w event, ale to wszystko na odcinku maga. Tutaj sobie klikamy na razie na zabójcy. Ten zabójca powolutku, pomalutku zbliża się do tego 400 poziomu. Jeszcze 24 poziomy, więc no w tym roku na pewno będzie, jak to mówią. Bo z samego kalendarza bijemy ile jeszcze, powiedzmy z 16 poziomów. No nie wiem, czy dobrze to wliczyłem, ale jakoś koło 16 poziomów jeszcze powinniśmy z samego kalendarza tutaj zdobyć. Więc nie powinno być z 400 poziomem żadnego, ale to żadnego problemu. Może nawet w tym roku uda nam się wbić 420 i pod koniec roku zaczniemy robić lochy. Tutaj na tej postaci też byłoby przyjemnie. Więc tutaj też wielkie wyczekiwanie co do lochów, ale tu będziemy te lochy klikać zdecydowanie szybciej niż na wojowniku. W sumie to patrząc czasowo, to szybciej chyba jednak wojownik będzie klikał lochy, no ale patrząc levelowo, to jednak zabójca będzie miał tą przewagę, że szybciej te lochy będzie tutaj klikał. Także troszkę to jest zagmatwane. Naprawdę powiem wam szczerze, że to jest mega zagmatwane, co teraz powiedziałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo ja... Tak, może tak powiem. Jabłko chyba już na jutro, dokładnie. Ostatnio w ogóle też te jedzonka nie lecą tak, jakbym chciał. Dlatego też ten pancernik jest dopiero na 24, gdzie inni już go mają prawie pod 100, więc no lipa. Ale i tak do klocka jeszcze daleko, więc w sumie nam się nie śpieszy z tym pancernikiem do Zielonych Świątek czy do Świąt Wielkanocnych. To jest też jeszcze trochę czasu, więc pewnie po pancerniku będziemy czekać na klocka. Coś nam chrypa mnie złapała, ale mam nadzieję, że sobie z nią poradzimy. Klikamy dalej, bo był chwilowy reset serwera, czy tam coś, nie wiem. Chwilowo miałem serwer niedostępny, ale sobie wszystko tu bez problemu ogarnęliśmy. Nawet bez zatrzymywania tutaj odcinka. 10 za 5700, już mamy 100 milionów, więc to na pewno jest trzeci pasek, dokładnie. Więc nawet trzeba pilnować dwójki na koniec. Prawie bym zapomniał o tym, bo troszeczkę się rozgadałem, jak to czasem bywa u mnie. Tym razem nie o spotkaniu jakimś meczowym. Zresztą Liga Mistrzów ruszyła. Możecie dać znać, jak tam wrażenia po pierwszych meczach Ligi Mistrzów. Bo ja jestem bardzo ciekawy tego, co wy tam napiszecie. Tutaj weźmiemy 7, a ta broń jest ciekawa. Nie jest ciekawa, bo to jest bez runy, więc nie jest ciekawa. Tylko tak spojrzałem z ciekawości właściwie.
Tutaj siódemkę. Piąteczka będzie ok. Teraz jakąś siódemkę fajną by się przydało trafić. No nie taką. No taka może być. Taka może być. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No i dwójeczka też jest fantastyczna. Dwójeczka też jest bardzo dobra. No i ostatnie piwko przed nami. Zaczynamy dychą za 5. Mamy 140 baniek. Tutaj już myślałem, że to piątka, a to dycha taka słaba. Tu nie możemy siódemki. Więc bierzemy pierścionek. Pierścionek jest spoko, bo idzie do kotła. Piątka, piątka i dwójka na szczęście, więc musimy dostać dwójkę za 200 minimum, żeby nam się to opłaciło. Dostajemy pierścionek. Trochę słaby, jeśli chodzi o golda, ale możemy go rozmontować. 200, broń. Zręczność, inteligencja. Słaba. 200? Nie ma 200 niestety, ale jest dobry gold, więc no powiedzmy, że nam się to opłaciło, to ryzyko. Tutaj ustawimy sobie wartę na 2 godzinki, jest git. Tutaj zmienimy sobie ekwipunek, za 2 minutki mamy arenkę. Jak z rozmontowaniami? Jedno nam brakuje. Poradzimy sobie. Tutaj nie ma nic ciekawego już do kupienia, pierścionków już takich, które chcę sprzedać, nie mamy. Więc idziemy chyba na koło. Tak mi się wydaje, że pójdziemy na koło, czy może najpierw zrobimy sobie walkę w podziemiu. Jeszcze 4 dni do trenera gladiatora, więc możemy sobie normalnie tutaj Pikachu zaatakować. Fajnie, spoko. Ciekawy jestem, czy które miejsce mamy? 14. Więc nie ma tragedii. Moglibyśmy ewentualnie nawet na jutro sobie już troszkę tego władcę podbić, na przykład do 1000. Tylko czy ja chcę tracić teraz już? Ale w sumie dusze też będą teraz, to możemy troszkę go podbić. I już jutro sobie na spokojnie walczyć z władcą ulepszonym na 1000. Zobaczymy, jak się podniesiemy. O ile się podniesiemy chociaż trochę w tym rankingu. 17 lucky coinsów bez szału, ale przynajmniej jedno darmowe kręcenie i dostajemy drewno. To jest item do wyrzucenia. Śliwka, goldzik, ok. Znowu drewno, trochę odłamków, są 3 grzyby. To jest bardzo ważne. Kolejne 3 grzyby. Jest pierścionek. Na szczęście mamy jeszcze jedno miejsce, więc możemy sobie dokręcić do końca. 2,5 miliona jest ok. Mamy 16 zręczności wbijane, więc powiedzmy, że dosyć dobry dzień. Tutaj możemy sobie już w gildii zaatakować portal. 43% to jest mag, więc my tutaj za bardzo nie poszalejemy. Dokładnie. No ale jakoś tutaj musimy sobie z tym radzić. Spróbujmy jeszcze wygrać jakąś arenkę, bo to by było bardzo ważne też. Więc spróbujmy tego berka. O, nawet się udaje. Powiem wam szczerze, że jako, że jest odcinek, no to zresetujemy sobie to. I może na tych odcinkach ja będę sobie to resetował, bo wtedy muszę troszkę szybciej to rozwijać, tą arenę, więc no chyba taki cel sobie postawimy, że na tym zabójcy będziemy sobie tą arenę resetować co odcinek i wtedy jakoś ta arena będzie nam tutaj szła, bo ostatnio to przyznam się, że nie resetowałem chyba ponad tydzień, chyba nawet ze 2 tygodnie jej nie resetowałem, więc teraz taki challenge dla mnie, żeby tą arenę resetować co odcinek. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Mam nadzieję, że będziecie mi przypominać komentarzami na przykład na Wojowniku czy na Magu. Robić reset areny na zabójcy. Coś lekko laguje ta arena, nie wiem dlaczego. Więc może przejdźmy na chwilę gdzieś. Zobaczmy teraz. No chciałbym dodać punkt.
coś się przywiesiło, no nie wiem, dobra. Zobaczymy, czy się to przestawi. Może jakiś chwilowy lag serwera. U mnie jest wszystko w porządku. No więc to jest mega ciekawe, że akurat na odcinku musi zawsze się coś dziać. To jest mega irytujące. Czy już coś działa? No nie widzę, żeby coś działało. Chciałbym też zaatakować portal. Ale widzę, że mamy delikatny problem. Więc za chwilę do was będę wracał. Także chwila przerwy. No i już po przerwie. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko śmigać. No od razu ta ręka jakoś tutaj zdecydowanie lepiej działa. Czy nie działa? No halo, jest 2800. Dobra. Teraz rozdajemy sobie po 100 wszędzie. Mam nadzieję, że uda nam się dokończyć tą arenę jakoś w miarę sensownie. Bo jeśli na odcinkach tak się będzie działo, że z tą areną będzie problem, to też nie będzie mi się chciało bardzo tego resetować i potem pauzować nagranie. No to też by było dosyć słabe, szczerze mówiąc. Więc liczę, że tutaj nie będzie więcej takich przygód z tym serwerem, który nie odpowiada podczas odcinków. Więc liczymy mocno, że ta gra się ogarnie. Chociażby może to mój internet. Ale nie wiem, ciężko stwierdzić. Tutaj sobie machniemy 2800 i lecimy dalej. No już 16 minut odcinka, więc zaraz będziemy tutaj kończyć nagrywanie tego odcineczka. Tu sobie machniemy 3000. Przy okazji pewnie już możemy zrobić walkę pupili, więc może uda nam się zrobić plakat. Kto to wie? 300 i 300 czy 200, dobra. To tu musimy czekać na 2700, więc na spokojnie. A nie, jeszcze 16 sekund, więc dobra. Więc teraz możemy sobie klepnąć portal solo. 25%, miłoby było go dzisiaj zabić. Ale to jest sporo healthu u niego. Więc musimy zrobić dużo uników. Więc podejrzewam, że zostanie mu gdzieś 5% przy dobrych wiatrach oczywiście. Bo na razie to nie wygląda za dobrze. Bo my już nie mamy połowy życia. A my dopiero zbijamy gdzieś część. No niestety. Nie uniknęliśmy tego ciosu. 10% zostało. No to jutro będzie 20%. To jeszcze nadal dość sporo. A jak gnom? Bez kryta. Krytyk, hit. No, nie za dobrze. A tutaj Kaja Diego spróbujemy wodą. Ma 18 kupili, więc powinno pójść w miarę ok. Najważniejsze, że udało się zrobić plakat i to mnie już bardzo cieszy. Zostały nam jeszcze kości, więc spróbujmy coś wygrać i będziemy kończyć ten odcinek, który był troszkę poszatkowany przez serwery nieodpowiadające. Kamień. No dlaczego mi dajesz kamień, jak ja tego kamienia tutaj wcale nie potrzebuję? Tym bardziej, że będzie event twierdzy. Czy ja chcę to złoto? Spróbujemy odłamki. Mimo wszystko. Tutaj odłameczki. Tylko 250. Drewna nie chcę absolutnie. Tutaj coś. Drewno. Oj, gro. Dlaczego ty mnie tak trolujesz? No i spoko. Tu mamy ogarnięte. Wehikuł jeszcze, czyli przygodomat jeszcze nie odbieramy. Powolutku do przodu. O! Drewna to my mamy już max, nawet nie wiedziałem. Kamienia no to mamy 600 milionów. Ale i tak na następną akademię dużo nie będziemy tego potrzebować niestety. Więc drewno nam się będzie przelewać. Szkoda, że nie można zamienić albo oddać komuś. Więc dobra, to mamy ogarnięte. Tutaj jeszcze coś do zrobienia? Chyba nie. Oczywiście, mam nadzieję, że skorzystaliście z tego kuponu, który był na walentynki.
bo dostawaliśmy takiego oto epika. No oczywiście nie każdy mógł dostać akurat identyczny jak mój, no ale mogły być na 5 stat, ale jeśli chodzi o wygląd, był taki sam. Także to tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu. No i jeszcze raz przypominam o subiku, bo tutaj ta liczba, która jest w rankingu, to miło by było, gdyby też była w liczbie subów. Więc do dzieła, brakuje do tego celu jednego subika, potem przeskoczymy sobie na taki cel, na 376 mam nadzieję, a potem może 794, to by było marzenie piękne. Dobra, trzymajcie się cieplutko, na razie.